Siemanko, siemanko, ja jestem Wartez, witam was w kolejnym odcinku z Who's Your Daddy, jestem oczywiście LJ. Dzień dobry. A nie, znaczy dzień dobry, witam. Tak, właśnie dzień tak. Dobry. Słuchajcie, przed chwilą nagrywaliśmy do LJ odcinek, także u niego na kanale był on o godzinie 8 i tak był update'cik, o który nas tutaj bardzo prosiliście, żebyśmy nagrali. Oczywiście ja widziałem te wszystkie komentarze. Co ty? Dlatego nagrywamy, pokażemy co tutaj się dzieje nowego. Co prawda u LJ'a coś tam pokazywaliśmy, ale nie pokazałem jednej głównej zasadniczej rzeczy, która LJ'a najbardziej rozbroiła w tamtym odcinku. I będzie ogólnie bled śmiesznie. I on myśli, on myśli, że ja się z nim bawię w chowanego, co nie? Zobaczcie, tutaj doszły pudełeczka w tej oto takiej salce. Jeszcze nie wiem do czego służą, chyba już wiem, że mnie tutaj rozparzyć. You are here! Uuu, tam jest przejście teraz? Nic tu nie ma. Aha! Więc tak. I stąd żeś pociągnął se kurna benzyny, tak? Tak, z pupy se pociągnąłem. A tu jest, czekaj, coś. Ano faktycznie. Ano gazaliny. Tak, także LJ miał taką rozkminę, jak zrobić tamtą akcję. Także patrzcie. Żywą pochodnie. Tak, żeby pochodzić, już to wcześniej rozkminione zostało, także już wypiliśmy tutaj i teraz wystarczy, że po prostu dotknę źródełka ognia i będzie sieka! Sieka, kuźwa! Zastanawiam się, czy da się to zmyć. Chyba tak, pod prysznic jakby się skoczyło, to obstawiam, że dałoby radę tutaj być. Tam się jakaś butelka z wodą albo coś, żeby... Tak, tam, kurde, nie wiem, czy mówiłem, ale dzięki za wszystkie łapeczki w górę, za komentarze, za udostępnienie filmu. Jeśli lubicie, lajkujecie, to oczywiście... Kolejny odcinek będzie szybciej, bo tak, bo teraz była przeprowadzka ogólnie, nie było czasu na filmy, miałem spory, naprawdę spory zapas ze Slime Ranchera nagrany, dlatego on tak często się pojawiał, żeby po prostu zrobił coś, jak mnie nie będzie. Tak, i robił długo, i była akcja. Panie, dojno świeczkę. Dojno, panie świeczkę. No dojno nie. Świeczkę. O, patrzcie. Nie ma. Oczy stary, łotrze! Ty stary ogórku z pomarańczową koszulkę. Myślisz, że jesteś fajny, bo masz pomarańczową koszulkę? Wszystko zgaszone. Ciekawe, czy można podpalić jakoś dodatkowo. Jest jakaś zapalniczka? Nie, nie ma. Zgasił. Co za typ, nie dał pokazać mi. Nie będziesz mi się podpalał. Nie dał mi pokazać. Jeden. Nie, zrobisz to później. Jak chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało, to będzie cię oglądać dłużej. Taki misterny plan tutaj mój. Właśnie tak, właśnie. My friend. Dobra, to jest. Oddawaj ten nóż. Bo co? Bo jaj co? Chcesz w papę? O nie, daj mi to. Czemu to spadło z tej piłki, ty, jaka ta półka jest zbugowana? No półka! Nie, wkurzaj mnie. Co za typ? No półka się buntuje po prostu, nie? Tato, ja sobie idę stąd, bo ty jesteś hamem wrednym i do góry sikasz. No nie! No tata jest bardzo niedobry. Niedobry jest tata. Dlatego ja sobie stąd spierdzielam. Też młotkiem? O, masz widzicie młotkiem. Jaka patola? I gdzie masz jest mama? Młotkiem. Gdzie jest mama? Święta są! Mama, gdzie jest mama? Wróci. Święta są! Kuźwa. Czemu tu mamy nie ma? Kuźwa, bo mi nie chciała dać kotleta. Bo gruby jesteś. Bo mnie kraszczasz bałka. Ojejciu, jaki drum and bass. Nie patrzy się głupi Hugo latający nad krajem jebnym. Coś żeś powiedział? Sobie tutaj. I spierdzielę w papę. No nie! Za długo. Tak. Czemu było czarno? Co ty robiłeś? Nie było czarno. No czarny ekran mnie był. Ja stałem między kuchnią a salonem. Tak. Nic innego nie robiłem, panie. Dobra, słuchaj, ja mam plan. Bo w sumie ty widziałeś u mnie, jak się dziecko paliło. Da. W sumie, ale kurde, teraz też będę widział, jak się dziecko pali. To wtedy wszyscy będą widzieli to samo, ale nie będą widzieli perspektywy dziecka. No i dlaczego? Dlaczego? Czy to zrobimy dalej? Dobra. Co się patrzysz? To powinieneś zginąć, takie jeb, zabił się, skręcił sobie, nie powiem co. Kupa. Rączkę, nóżkę, główkę, piczkę, he he. Jeb. Jeśli tak uważasz, to spoko. Jeb. Kurde, ja się ruszyć nie mogę.
O! Ocie panie! Ocie panie! Gdzie ty naparzasz? No nie! Za wiele lub... Co to za troll miejsce? No nie! Odblokuj mi to! Nie! Wypadź stamtąd! Wyszedłem. Co ty robisz w ogóle? Nie wiem. A to co ty odpierdzielasz, powiedz mi? Nie wiem. Z czym ty się bawisz w ogóle? Bliet! Z kupą. I kupo, znaczy ja cię kocham, tato. Tak, tak. Tato, you are my brother, my friend. Znaczy, you are not my friend, you are my brother, my friend. You know? Gdzie żeś mi zabrał moją świeczkę? Gdzie ty jak karalucha? Jak karalucha pójdzie? Nie będzie. Nie wyjmie to. Ja się chcę podpalić! To będzie później! Ludzka pochodnia kuźma ma być! Ja se tu parkura pierdyknę! Chodź tu! Kuźma! Bied! O, cię bied! Ja cię kuźma ugryzę w buta! Odpipkaj się, bo cię zamknę w toalecie. Zostaw ten motek! Nie! Zostaw ten motek! Zobaczysz kuźwa, ty będziesz miał. Zobaczysz kuźwa, znowu ci zwiążę kuźwa majty, jak będziesz spał kuźwa. Zobaczysz kuźwa, obudzisz się i będziesz musiał się wyszczać, kurde dziadu. Kurna! Czemu jest ze śmietnika? Śmietniku jeden! Nie jest nic, kuźwa, jestem głodny! Bied! Jem to, co mi się napata, czy jestem głupim dzieckiem? No kurde, trafić nie mogę w niego. Co za patola? No! No ostatni setnej po prostu tak? Mojej staminy, nie? Bo już nie miałem jak sprintować, nie? Ale powiem ci, że teraz granie tatuszkiem jest przerąbane. O ile tak pokazywałem w poprzedniej rundzie, to teraz to jest po prostu czysta sieka. Jest przerobane, bo jest jeszcze więcej przejść, jest jeszcze więcej rzeczy do ogarniania, no i zabezpieczyć to wszystko, to jest no istna kuźwa patologia i w ogóle. Właśnie panie. Tak. Nie wiem, jak to się dzieje właściwie, nie? No nie mam pojęcia, no. No nie mam pojęcia. Ja też no nie wiem, no. No życie, przyroda, dzikie kałaszki. Życie jest nieważne. Wpytę ziom. I wpyta siano, co się dzieje, gdy kręci się fujero? Obważano. 3, 2, 1. Co? Gdzie ty żyjesz? Ty je szaro widzę. Czekaj, bo ja nic nie widzę. Gdzie ty jesteś? Ty szaro tutaj! Dziko tutaj! Gdzie ty jesteś? Czekaj, odwraca mi się ekran. Gdzie ty jesteś? Co to jest? Smażarka do orzechów. Nie byłeś? Nie byłem. Co ty żeś zrobił? Ty nie grałeś na pewno wcześniej w tą grę? Znaczy w ten update? Wiesz co, bo ja już tam byłem, ale mnie zawołałeś do samochodów na swoim odcinku, także sobie odpuściłem. Oś ty ciul. Cześć, ja chcę w ogóle zobaczyć, co to jest, bo ja tam nawet nie byłem, nie widziałem, co tam było. Dobra, idź zobacz. Tak, a ty się chowasz teraz wszystko i się śmieje ze mnie pewnie, tak. No co mnie tu drzwiami bije? A to ty! Kurde, myślałem, że mi się drzwi same zamykają, no. Nie? Tu żeś był, tak? No. To taki gorący prysznic, żeś się puścił? Człowieku, easy. Jaka easy kamieniczka sprawa. Ładna, jakie tu kurde kolorki, no. Ja pierdzielę. Się dorobili, nie? Teksturki, kurde ty. Ale jak to jest, że te pomieszczenia były znaczy nie, tu było co innego w ogóle, to takie dziwne, bo tam to było zamknięte, to jeszcze zrozumiem. Ale tu było... O Jezu! Nie. Aż mi się ciepło zrobiło.
Co to było? O, cześć! Cześć, witajcie w kolejnym vlogu z moim dzieckiem. Dzisiaj moje dziecko bierze prysznic, zobaczmy. Właśnie tak, bardzo mu się to udaje. Naprawdę dziecko szybko dojdzie do geniusza. Właśnie tak, jak widzieliście, dziecko mam naprawdę ambitne, umarło. Moje dziecko będzie kimś w przyszłości, popełnia samobójstwo. Będzie kimś, kurde. Dobra, chodź, zostaniesz ludzką. Będzie karmił robaki, wiesz? Chodź, bo wiem, że chcesz to pokazać, chodź. Bądź ludzką pochodnią. Tak. Pokażę to z perspektywy dziecka. O ile tego nie pokazałem na początku, bo nie wiem, czy wstawię urywek z twojego odcinka, bo jak wstawię, to może trochę osób wyjść, bo pomyśli, że to ten sam odcinek, to może nie wstawię. Dobine. Mój tata jest moherem, ja spierdzielam. Idź stąd! O, dzieciaku. Dzieciaku, ty jeszcze nie wiesz, co to śmierć. Odsuń się! Poznasz ten cały ból. Kurna, dwie, odsuń te dziulstwo. No co za dziulstwo, no. Idę do ciebie, kurwa. Goni mnie! Szatanista jakiś! Idę do ciebie! Pierdzielaj! Goni się! Idę do ciebie! Goni się na twarz! My friend, my baby. Jak to się obraca? Nie wiem. O, puściłem to, teraz to podniosłem. To już mogę cię podpalać? Tak? Dawaj! To chodź. Możesz ty. Chodź tu na stół. To jakieś... jakaś sekta ty odprawiasz, tak? Dzieci palisz? Ja ci pokażę, kuźwa, cały rytuał. Ja cię przechytrzyłem. Nie, właśnie na stół, ja ci pokażę cały rytuał, na czym polega, żebyś dopiero wiedział, o co chodzi. No właśnie, tu. Na stół! Jak mam to zrobić? No po krześle, kuźwa, możesz sobie włazić. To je przewróć. Kurna, normalnie się możesz bez przewracania wejść, no dawaj. O. Parkour master. O. No skacz, debilu! O. I teraz czekaj, teraz staj na środku tutaj stołu. Czekaj. Teraz tak. To musi być tu, czekaj. Nie jest tego, bo jak to zjesz, to magia nie będzie działać tutaj. Teraz jeszcze tutaj, o, z tej strony i jeszcze z tamtej strony. Leci tam z tyłu. Cicho, czekaj, moment. Dobra? Kogo ty wzywasz? Patrz. Na mocy, kuźwa, płoń. Tata mi pali. Tata! Ale jaki to jest speed w ogóle, nie? To jest zarobista. Szybkość. Supersonic speed normalnie, nie? Przecież ty możesz tę całą mapę przebiec, tak na luzie. Tak na lajcie. Tylko chyba się z tego... Ty wiesz, co by się przydało? No. Gaśnica. Skoro jest możliwość podpalenia się. No, bo tak, to takie to jest przerąbane, nie? No jeżeli jakimś cudem dziecku, gdzie tu się to uda, no to w tym momencie, wiesz, na szczęście są na razie, z tego co widziałem, chyba tylko 3 świece. Bo jeżeli by było więcej, no... To lipa. Powinno być tak jedna świeca, nie? Tu i tak jest za dużo śmierci. Chodź, teraz pokażę, jak to by wyglądało, jakbyś ty to brał, okej? Okay? Idę. Już ci niosę. No, tutaj. Łożeś już przyniósł. Trzymaj. Wypiłeś? Tak. A więc... ja ciebie nazywam... Roman. What the kurwa? Jaki flash! Ale jaka ty, nieskończona stamina normalnie, nie? No, zapierdziala równo, nie? Nie będzie się. Co to jest? Tak się powinno w tej grze biegać. Także się robi coraz bardziej chora, nie? Ja się boję. Ale ja mówiłem w pierwszych odcinkach, że będzie jakiś update i odblokuję kolejne pokoje i się nie myliłem. Tak, powinno tutaj w kuchni jeszcze, gdzie są takie drzwi, tak jakby szklane, powinno być wyjście jakieś na przykład na ogródek i powinno być jeszcze... No, bo tu jest jeszcze. Open room of great achievement? Tu jakieś achievementy można będzie zbierać. Albo jak ma się wszystkie achievementy, to się może otworzy. Hmm. Ugarniesz? Room of great achievement. Ale my jakieś achievementy żeśmy bijali, ale wiesz... No ale nie wiem, czy one się zliczały. No to by trzeba było posprawdzać ewentualnie. Bliet. O! Co? A bym się teksturki przez chwilę nie wczytywały i to śmiesznie wyglądało. Where are you? Where are you now? Zapierdzielam.
Poźwa, już się gdzieś schował. A tu jest! Co mi zabierasz? Nie ma picia! Co mi zabierasz? Tu nie weźmiesz. Nie, czekaj. Czemu tu, mi zabierasz? Weźmiesz z auta? Nie, wejdziesz na auto, przejdź spokojnie. Easy peasy! Dawaj, wbijaj się. Czekaj, łup! Czekaj, ja to rozkminię. Hop, hop, hop. O! Nie! Oddawaj to! No! No! Ciężkie życie dziecka alkoholika. O! Wyłap! Jak ty żeś tak szybko ruszył? Tak się odpala samochód! Kurna, przecież ja próbowałem wszystkiego i nie mogę ruszyć normalnie, nie? No bo nie umiałeś, no. Co nie umiałem? Włożyłem kluczyk, wrzuciłem bieg, zwolniłem... No taki z ciebie odpowiedzialny tata i kurde dziecku pozwoliłeś samochód odpalić? To już cię dziecko zaczął wyzywać, no. Masz jakiś problem? Chcesz piłkę? Nie. Czemu nie bierzesz piłkę? Nie, 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 nie. Czemu nie rzucam piłkę? No rzuć, no rzuć. La. Co dam? Gówna. Jak to? Gówna! No ty ten to tylko wybił. Wypił wszystko. Smród jeden. Gdzie jesteś w smrodzie? Znaczy... No, gdzie ty jesteś? Kurwa. Ja się kurwa ukryłeś? Widzę twoje ślady zbrodni. Wszędzie. Nie! Dziękuję! Ej, czemu mi to zabrałeś? Co ty za mnie myślisz, że co? Ale tak długo uciekałem, ładnie tak w tej weftę, normalnie, tak mi dobrze szło, co to jest? Helmut zawodowiec? Tap. No, bardzo ładnie. No i dupa, no. No i bardzo ładnie. No rzuć no, to! No super, no zjadłeś, no. Gun down. No i jak się z tym czujesz, że to zjadasz, co? Nam, bo no tak, ładnie no. Jestem, tato, nic mi nie karmisz, kuźwa, co ja mam zrobić? No i dobrze. No nie dobrze, bo mi nie karmisz, ty dziulu jeden, ty nie, zostaw mnie! Czemu jesteś taki zielony? Czemu chcesz być Hulkiem? Jestem synem Hulka! Hulk żryć! Hulk miażdżyć! Hulk rozpierdzieli ci kuźwa mózg! Panie Hulk, to jest niestosowne, jak się pan zachowuje. Pan kapisit? Ja cię nie widzę, what the fuck! Nie! Nie leci. Dziadu jeden, cholerny, kuźwa macie. Biedź. Nie. Co? Hehe. Haba baba? Czemu to jest lol? Co ja odkryłem? Co? Gdzie? Nigdzie. To tam kminisz. Nigdy się nie dowiesz. O ty dziadu. O ty bliecie. Jejesz kuźwa coś do żarcia. Ty wszystko pozamyka. A ty kurde. Wygrałeś. Już myślałem, że mi się uda tak przetrzymać tak do końca. Ale wolno mi to życie uciekało, powiem ci. No bo cię leczyłem, Miałem dwie fiolki tapsów. A się tak ładnie broniłem, nie? No, ale dobra, myślę, że w tym momencie zakończymy odcineczek. Mamy prawie 20 minut, także jest jak najbardziej git. Pokazaliśmy bardzo dużo z tego, co nam tutaj podochodziło. Mamy nadzieję, że się fajnie jeżeli bawiliście przy tym odcinku. Tak, jeżeli jeszcze jest coś, to dawajcie znać, obejrzyjcie koniecznie odcinek ULJ, bo tam też pokazywaliśmy co nieco. Tam po raz pierwszy ludzka pochodnia pokazała swoje... Uuu! Co? Te szczypce ruszają się, jak klikam prawym. Aha, okej. Okay. No, także dobra, fajnie. Także kończymy. Dzięki za łapeczki w górę, jeżeli wam się podoba, to oczywiście odcineczki będą dalej. Będziemy tutaj kminili różne rzeczy. On będzie myślał, że jak mnie złapie, to będzie koksem. No, pokaż, no.
Już właśnie mogę cię złapać. No bo innym przyciskiem. A czekaj, którym? Klikam, nie, klikam. Nawet nie mam pokazane, że grab the baby czy coś. No co za bullshit, co to są za grabki? Ale klikać mogę, pamiętaj, robię takie bam, 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 bam. No widzę. Chyba coś się zbagowało z tym w tej wersji. No Beszki, to nawet nie mogę, te, klikam na ciebie i nic. No trudno, trudno, trudno. Także z tej dziury się z wami żegnam. Dzięki za udostępnienia, wbijajcie do LJ, jeżeli chcecie zobaczyć, co się tam działo. Jak tutaj LJ poznawał grę, jak było wszystko, ty, złapię cię za jądra, gdzie ty jesteś. Nie. Kuźwa, telewizor przewróciłeś. Hop. Uhuu. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Już nie ma siodry. Nie ma za co. Dobra, o Boże. Tyle. Koniec, już, koniec. Finito, uno, dzięki koniec za oglądanie. Tego, tak, koniec. Na razie, cześć. Żółwik. Hey.